Ja tylko przypomnę. Ja tylko przypomnę o tym, że niestety, ale przedstawicieli polskiego parlamentu, którzy tutaj w tym hotelu za nami, wielu z nich mieszka, nie ma dzisiaj zbyt wielu. Jest z nami jeden poseł do polskiego parlamentu. Ja przypomnę tylko, że kiedy Ruch Narodowy wychodził na ulicę po aferze taśmowej w czerwcu tego roku, to praktycznie byliśmy sami. Byli z nami Solidarni 2010, były mniejsze ugrupowania. Cieszymy się, że w paru miesiącach obudziło się też KNP i jest dzisiaj z nami. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że ten establishment nie ogranicza się tylko do PO. I dzisiaj mówimy nie tylko raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę, ale wszystkim zieloną hołotę, bo o PSL-u też trzeba mówić. I tych przedstawicieli PiS-u, którzy są też establishmentami, też trzeba o tym mówić. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, ale trzeba też powiedzieć o tym przykładzie dzisiejszym skandalicznym Moniki Olejnik. O tym skandalicznym przykładzie towarzyszki Stokrotki. I apelujemy z tego miejsca do wszystkich dziennikarzy. Apelujemy do wszystkich mediów. Nie zamiatajcie tej afery pod dywan, bo skompromitujecie się tak jak dziennikarze ze stanu wojennego. Nie zamiatajcie tej afery pod dywan, bo będziecie wystawieni na pośmiewisko i na hańbę. Dziennikarze, opamiętajcie się. Nie róbcie tego, nie idźcie w ślady towarzyszki Stokrotki.